Wykaż, że liczba taka jest dzielnikiem liczby takiego wyrażenia. Zauważmy, że możemy to pogrupować w takie pary, z których wyłączymy kolejne potęgi 213. Pierwsze sobie po prostu przepiszemy, czyli mamy 1 plus 213. Dalej wyłączmy 213 do potęgi drugiej i nam zostanie w nawiasie 1 plus 213. Dalej wyłączymy 213, ale do potęgi czwartej. Następnie wyłączymy 213 do 6. Wszędzie mamy taki sam nawias. Wyłączam go z całego wyrażenia. W nawiasie zostaje mi z tego jedynka, z tego 213 do kwadratu. Z tego 213 do potęgi 4, z tego 213 do potęgi 6. Grupuję sobie to. Z tego wyłączam 213 do potęgi 4. Przepisuję początkowy nawias. 213. To może w kolejne linijce. Wyłączymy tak jak mówiłem 213 do czwartej i zostanie nam 1 plus 213 do kwadratu. To możemy też sobie wziąć w nawias. I wyłączę teraz ten nawias z tego wyrażenia. O tutaj przepisujemy. I zostaje nam z tego 1, a z tego 213 do 4. Tego nawiasu tutaj zewnętrznego już nie trzeba było pisać. Może ja go też usunę. Udało nam się przedstawić to wyrażenie w postaci iloczynu, gdzie pojawiła się ta liczba. A to znaczy, że ta liczba jest dzielnikiem tego całego wyrażenia, co należało udowodnić.